Trwając w oktawie, Słowo prowadzi nas krok po kroku do zrozumienia tajemnicy Jezusa Chrystusa i tajemnicy Jego zmartwychwstania. I już mówiliśmy o tym sobie wcześniej, że w zmartwychwstaniu Bóg pokazał swoją moc, mówiąc, że nie chce, by śmierć panowała nad nami. Że On nie chce dla nas, dla swoich dzieci, takiego losu. I w swoim Synu Jezusie Chrystusie nas również wskrzesza z martwych. I o tym właśnie mówi w pierwszym czytaniu Paweł razem z 11 do ludzi, którzy zgromadzili się w Jerozolimie. To już jest po zesłaniu Ducha Świętego. Mówi najpierw: przyjmijcie do wiadomości, posłuchajcie uważnie. Posłuchajcie uważnie. Dlaczego? Dlatego, że w Ewangelii mamy o arcykapłanach, czyli tych, którzy skazali Jezusa na śmierć, którzy nie chcą słuchać. Których nie obchodzi tak naprawdę, co się wydarzyło. Kobiety idą do grobu i roznosi się wieść, że grób jest pusty, ale oni wcale do niego nie idą. Ich to nie obchodzi. Oni chcieli załatwić problem Jezusa Chrystusa. I okazuje się, że problem ciągle nie jest rozwiązany. A pamiętamy, że specjalnie postawili straż przy grobie, bo mówili do Piłata, że ten oszust za życia jeszcze mówił, że po 3 dniach zmartwychwstanie. To żeby nie było, drogi namiestniku, że przyszli, wykradli go, prawda, albo wezmą jego ciało i powiedzą: oto zmartwychwstał. I tak jak za życia oszukiwał, to jeszcze po śmierci też będzie oszustwo. Oni żyją w swojej baśni. Oni żyją w swojej narracji, którą sobie ukuli, i tam nie ma przestrzeni na to, że to może być inaczej. Dlatego to, co mówił do nich Jan Chrzciciel, nie docierało. Potem przyszedł Pan Jezus. Jan Chrzciciel, który nie jadł, nie pił, to oni mówią, że diabeł go opętał. Jezus je i pije? Żarłok i pijak. Nie dociera do nich nic. Tam jest mur w sercu, kamień. Może tak wielki i ciężki, jak przytrzymywał grób Jezusa. Dlatego Piotr z towarzyszami mówi: posłuchajcie uważnie. I mówi to do ludzi, którzy byli pod krzyżem. I mówi to do ludzi, którzy jeszcze wcześniej słuchali Jezusa. Którzy chodzili za Jezusem i doświadczali Jego cudów. Może nawet wśród tych ludzi był ktoś uzdrowiony. Być może, niewiele. Ale oni wszyscy wtedy przy Piłacie powiedzieli: ukrzyżuj. Święty Piotr powie jeszcze w tym tygodniu, to usłyszymy: wiemy, że bracia, że trwaliście w nieświadomości. Tak jak Jezus na krzyżu powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie wiedzą, co czynią. Jak nie wiedzą? Przecież wiedzą. A Jezus mówi: nie wiedzą. I Piotr też im to powie: trwaliście w nieświadomości, ale teraz możecie zmienić życie. Możecie teraz zmienić życie. Możecie sobie w sercu powiedzieć: ja nie chcę tak żyć. Ja mam dosyć takiego życia w kłamstwie. Ja mam dosyć życia udawanego, fasadowego, takiego, że na zewnątrz wygląda tak pięknie, a w środku co jest w środku, co jest w sercu. Więc Piotr mówi do ludzi, którzy najpierw widzieli, doświadczali Jezusa i Jego znaków, podziwiali Go, ale nie poszli za Nim. Z Jezusem stale było tylko 12, a i wśród nich był jeden zdrajca, a drugi, który się Go zaparł, i reszta, która uciekła, oprócz Jana. I było też trochę więcej uczniów i uczennic, bo za Jezusem chodzili uczniowie i uczennice. I potem oni go zabili, oczywiście rękami Piłata, ale to oni domagali się śmierci. I właśnie ich po tej drodze całej Jezus wzywa: ale teraz możecie żyć inaczej. I teraz możecie pójść za Jezusem. Być może to jest też nasza droga. Bo można podziwiać Jezusa. Moi drodzy, i można chodzić do kościoła. Można chodzić do spowiedzi i nic życia nie zmieniać. Absolutnie nic. Ani o kreseczkę.
Tak jak ci arcykapłani, tam byli też uczeni w piśmie, faryzeusze, którzy domagali się śmierci Jezusa i nawet po śmierci zbierają się razem i sobie myślą, no znowu mamy kłopot. Już myśleliśmy, że z kłopotem sobie poradziliśmy. Zabiliśmy w grobie kamień przytłoczony, strażnicy pilnują, sprawa załatwiona. Co tu więcej? A strażnicy rzymscy mieli kłopot, bo nie wolno spać im było na służbie. Dlatego oni mówią, że jeśli będziecie mieć kłopot, to my porozmawiamy z namiestnikiem i was wybawimy z kłopotu, bo im groziło za to po prostu wielkie niebezpieczeństwo. Uczniowie przyszli i wykradli go w nocy, gdy spaliśmy, ale oni nie spali, nie mogli spać. I wiemy, co się stało. Mówiliśmy o tym wczoraj, o tym trzęsieniu ziemi, które sprawiło, że oni byli jakby umarli. Jakby umarli. Ale w dzisiejszej Ewangelii najpierw mamy spotkanie Jezusa z kobietami, które idą od grobu i które on je wita. Witajcie. I one go mogą dotknąć, one go mogą objąć za nogi. Z wielką radością. I mówi im, nie bójcie się. Idźcie, powiedzcie moim braciom, że spotkamy się. Bo Ewangelia jest o spotkaniu. Ewangelia jest o spotkaniu Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem, aż do tego ostatecznego spotkania, które będzie w niebie. Którym będziemy trwać w spotkaniu bez końca. I gdzie nic nam w tym spotkaniu nie będzie przeszkadzać. Żaden nasz grzech, nasze rozproszenia, które teraz mamy na modlitwie, nasza nieuważność, nasze słabości, nasze lęki i to, że chcemy Pana Boga i równocześnie od Niego uciekamy. Każdy grzech nam o tym mówi. Każdy jeden, choćby najmniejszy. Że chodzi nam o spotkanie, chodzi nam o relacje. I dlatego tak ubolewamy, że czasem tak trudno w tych relacjach, w naszym domu, w naszej pracy, wszędzie, gdzie jesteśmy, z całą resztą sobie radzimy. Tylko te relacje takie trudne. Bo w Ewangelii i w naszym życiu chodzi o spotkanie. I zobaczcie, wydaje mi się, że potrzeba pójść do swojego grobu, mojego własnego grobu tu w sercu, który mam. Każdy z nas ma taki grób. Co ja tam już pogrzebałem? Co już nie ma sensu? Co już nie ma się co starać? Co już się nie zmieni? Co już tam pogrzebałem? Muszę tam wrócić. Bo kiedy zobaczę, że Bóg odsuwa ten kamień od grobu, to ja go mogę spotkać. Tak jak te kobiety spotkały Jezusa. I będę mógł go objąć za nogi i ucieszyć się spotkaniem, relacją z Nim. Ale my nie zawsze chcemy tego, bo jest to trudne jednak iść do grobu. Boimy się pustki grobu. Boimy się, wiecie, jak to było przy Łazarzu. Panie, już cuchnie. 4 dni leży w grobie, już cuchnie. My tam nie chcemy zaglądać. Już dawno pogrzebałem swoje nadzieje. Ale nasze życie jest powołane, żeby się ciągle rozwijać. I żaden wiek, nawet dzień przed śmiercią nie jest... nie ma w nas energii do tego, żeby nie iść dalej. To nie oznacza fizycznie. Nasz duch jest wiecznie młody. Dusza się nigdy nie starzeje. Ciało się starzeje, to prawda. I nie mogę się modlić na klęcząco, to na leżąco albo na siedząco. Nieważne. Mój duch jest młody i chce się spotkać z Panem Bogiem. Ale czasem, kiedy mamy tę tęsknotę i chcemy tego właśnie, i chcemy żyć dobrze, przecież tak postanawiamy przy spowiedzi, może przy każdych świętach. Boże, chcemy inaczej, może od teraz, może 1 stycznia, od nowego roku. To jednocześnie znajdujemy w sobie taką drugą część. I ta Ewangelia jest nie tylko o tym, co się na zewnątrz wydarzało, ale też wewnątrz. Wewnątrz nas się wydarza. Że my też mamy tu w środku takich arcykapłanów. I takich faryzeuszów, którzy mówią, a wiesz co, to się nie opłaca. Trzeba to jakoś wyciszyć. Trzeba coś z tym zrobić. Tak jak dzisiaj na przykład kłamstwem. I wmawiamy samym sobie, że się już nic nie da. To już za późno. Na zmianę, na nawrócenie. Na to, żeby małymi krokami coś w życiu zrobić. Nie, to nie ma sensu, żeby się starać. I przestajemy dbać o siebie samych,
a w konsekwencji też o innych. Moi drodzy, warto byśmy sobie nie powtarzali tych kłamstw, które w nas czasem są. I zdarza mi się w konfesjonale mówić, czasem jak kłamiemy innym ludziom, że jest takie lekarstwo na kłamstwo. Ale ono po pierwsze jest bardzo gorzkie, bardzo gorzkie. A po drugie jest bardzo drogie, nie wszystkich stać na to lekarstwo. Że jak komuś skłamiesz, chciałby się powiedzieć sobie też, to idź od razu i powiedz, że oszukałeś. Wiesz, przepraszam. To jest bardzo gorzkie lekarstwo, bo ma skutki uboczne od razu. Wstyd, tracę twarz, tracę może w moim poczuciu reputację, chociaż moim zdaniem właśnie ją odzyskuję. Jest zażenowanie. Muszę się przyznać do tego, że skłamałem. Oszukałem cię przed chwilą. Nie potraktowałem cię poważnie. To jest bardzo gorzkie lekarstwo i bardzo drogie. Ilu z nas stać na to? Nie mamy tyle pieniędzy. Ale może warto, bo Chrystus przyszedł jako prawda. I nie tylko to, co innym mówimy, ale też co samym sobie wmawiamy. Bo to jest też o tym. Bo Jezus przyszedł po to, żebyśmy mieli życie. I On zmartwychwstając mówi, ja chcę, żebyś żył. Żebyś nie siedział w grobie. Swoich własnych przekonań, swoich własnych myśli, na swój temat, na temat innych, na temat świata. Zacznij żyć prawdą. I tej prawdy nie znajdziemy w telewizji, w internecie. Tam jest mnóstwo opinii, które nam pomagają zobaczyć trochę świat. Prawda jest osobą. Jezus mówi, ja jestem prawdą. I tylko w spotkaniu z osobą mogę dojść do prawdy. Zwłaszcza w spotkaniu z Jezusem. I tę prawdę znajdziemy też w Jego Słowie. Nie traćmy wrażliwości, naszej wrażliwości, tej wrażliwości kobiet, które idą do grobu, a nie jak ci arcykapłani już wszystko wiedzą i oni już do nich nic nie dociera. Niech te słowa świętego Piotra dzisiaj brzmią nam w uszach. Przyjmijcie do wiadomości, posłuchajcie uważnie Jezusa Chrystusa, żyjącego, obecnego pośród nas, Zbawiciela.